Zapraszam na kolejną panel dyskusyjny, tym razem eksport polskich sektorów kreatywnych. Poprowadzi go Anna Szylar z Laboratorium Nowych Narracji Wizualnych w IENLA przy Szkole Filmowej w Łodzi i jednocześnie kuratorka naszej sekcji międzynarodowej naszego festiwalu. A do dyskusji zapraszam panią Monikę Ostrowską, projektmanager w Polskiej Agencji Maria Ostrowska, projektmanagera w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, panią Katarzynę Świętochowską, Creative Producer w Science Now i pana Jana Pomiernego, Chief Executive Officer w Science Now. Zapraszam państwa. Dzień dobry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's find our bearings. Find yourselves comfortable. One person on the other side of me. No, nie wiem, czy utrzymamy tę energię. I don't know whether we are able to sustain the energy presented in the previous panel. I hope we can. Tak, tak ciekawie tutaj podyskutować, a może też pospierać w niektórych przestrzeniach. Nie wiem, ale spróbujemy. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do panelu. Będziemy rozmawiać o eksporcie polskich sektorów kreatywnych, chociaż w dość konkretnym kontekście. No to jest bardzo szeroki temat. Nie jesteśmy w stanie go poruszyć w całej rozciągłości. Będziemy rozmawiać o wystawach światowych konkretnie. O wystawie w Dubaju i o wystawie planowanej w prezentacji polskiej and the one w Osace w 2025 roku, czyli już niedługo. Mamy tutaj przedstawicieli kilku światów, ale tak naprawdę współpracujących ze sobą bardzo ściśle, no bo PAIH, który jest reprezentowany przez Marysię, ściśle współpracował z Science Now nad prezentacją na Expo Dubaju, która parę miesięcy temu się odbyła. Więc o tym też trochę sobie opowiemy jako o współpracy tych dwóch instytucji, ale zanim przejdziemy do opowiadania o tym, co się udało i co jest planowane, to chciałabym Ciebie, Marysiu, zapytać, żebyś powiedziała na początek w ogóle, czym się zajmuje PAIH. No może nie wszyscy wiedzą, co robicie, kto może z tego skorzystać, tak żeby publiczność złapała w ogóle trochę kontekstu. Dobrze, dzień dobry Państwu. PAIH to taki tajemniczy skrót, Polska Agencja Inwestycji i Handlu. To jest państwowa agencja, która wspiera internalizację przedsiębiorstw, wspiera przedsiębiorców w eksporcie zagranicznym, ale też próbuje przyprowadzić do Polski dużych inwestorów. Natomiast takim nadrzędnym działaniem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest promocja polskiej gospodarki. I to przede wszystkim agencja o promocji, a w kontekście tej promocji dzieje się biznes. Jeśli chodzi o taką strukturę, to Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma całą siedzibę tutaj w Warszawie, niedaleko na Kluczej. Natomiast ma też 70 lokalizacji siedzib na całym świecie. To są tak zwane zagraniczne biura handlowe, w których można na danym rynku zasięgnąć informacji związanych konkretnie z krajem, z tym, w jaki sposób na danym terenie robić biznes, tak zwany. I nie chodzi tylko o networking i kontakty, ale też o takie narzędzia kulturowe związane z kulturą biznesową w danym kraju. Natomiast ja jestem tutaj w kontekście Expo. PAIH to też organizacja, która odpowiada za prezentację Polski podczas wystaw światowych Expo. Wcześniej tę rolę pełnił PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Od poprzedniego Expo organizator również się zmienił, obecnie jest to PAIH. Byliśmy odpowiedzialni za organizację Expo polskiej obecności na Expo 2020 w Dubaju i Vietnam i Osaka w 2025 roku. To przejdźmy płynnie do tej prezentacji. Powiedzcie, na czym polega Wasza współpraca? Rozumiem, że to jest długi proces, proces wieloletni. Myślę, że teraz jesteście już bardzo rozpędzeni, jeżeli chodzi o Osakę, ale powiedzmy trochę, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o dobór
firm, jeżeli chodzi o jakąś strategię, którą przyjęliście wspólnie, pracując nad tą prezentacją na Expo Dubaju. Jak taki proces wygląda od kuchni, jeżeli chodzi o decyzję o tym, jakie firmy są wysyłane, jakie sektory są prezentowane, czy jest to poprzedzone badaniami rynku, czy jest to poprzedzone badaniami publiczności, które przyjedzie, jak to wygląda? Na pewno później oddam głos do przedstawicieli Science Now. To Science Now representatives. Teraz takim tylko zarysowaniem pierwszego takiego szkicu, jak wygląda praca w ogóle nad strategią. What is strategy work like? W zależności od tego, gdzie odbywa się wystawa światowa, jakie dane są przedstawiane przez samych organizatorów, strategie są inaczej planowane. Może najłatwiej będzie mi powiedzieć teraz o Osace. Dobrze, to możemy zacząć od Osaki, a potem przejdziemy do Osaki. To jest etap, na którym obecnie jesteśmy, czyli konsultacji międzyresortowych. The intra-ministerial consulting regarding the strategy of Poland's presence at Expo in 2025. The strategy is created by different people associated with the market. Culture and economy-wise. Organizer assumes that 85% of viewers are Japanese people, so this project it has got a different structure than Dubai project, where these were international milieus. Całego Bliskiego Wschodu. To była duża część odwiedzających. Struktura zdecydowanie się różni i oczywiście narzędzia, które wybieramy, są różne. Jeśli chodzi o same takie działania gospodarcze, to oczywiście one mają economic activities. Uzasadnienie w strukturach państwowych też, jakby to, na co państwo w danym momencie kładzie nacisk, ale są też poprzedzone takimi bardzo dogłębnymi analizami związanymi z rynkiem. Polish agency has got access to these analysis because we've been business-wise in this market for all the time. Takimi branżami będzie na przykład branża gamingowa. In future it will include gaming, IT, green technologies, and agricultural and food sector. So, whenever such a concept is outlined, it is consulted with a number of entities. They are primarily state-owned, but it's not about companies, however, about different institutions. This is a multi-level project covering diplomacy, culture, and finally promotion of Poland as a brand is the umbrella of the project, including promotion of creative industries. The next stage will involve collaboration with the entity responsible for the exhibition, so I will give the floor to our specialist. Right, so what is your role, what was your role in Dubai when it comes to planning based on collected data, information about the target audience, about the promoted sectors, the leading topics in Expo and Polish Pavilion. What was your role in the process? Thank you very much for inviting us. It's very nice to meet you here, Ania. Marysia, we still remember this interesting project, the one who provided lots of experiences and emotions, especially that it was implemented in the challenging pandemic period. It raised certain specificities. We can tell you about what it looked like in Dubai. We keep our fingers crossed for the Polish Agency of Investing and Trade for their preparations to Osaka.
Osaka exhibition. Now the architectural competition is ongoing. We are monitoring it and we hope an excellent design will be selected. We managed to create an excellent pavilion for Dubai. It was filled with great content, so I hope it's going to end up this way for Osaka as well. We are going to closely monitor what is happening. If there is a role to play, we'll take it into consideration. I'm sure it's going to be carried out just like in the case of Dubai, based on a tender procedure or competition. We joined the project in January 2020. And the end of 2019, a competition was announced for updating the sightseeing path or providing details against what was proposed initially. The architectural concept was really amazing for the Polish pavilion. It was also about preparing multimedia content for the exhibition. We won this competition in January 2020, but then the pandemic struck. It caused a state of uncertainty for a few months. Nobody knew what would happen to the World Exhibition. Now these are distant memories, but we were all wondering what would happen to the Olympic Games, to the World Exhibition. Finally, the decisions were to postpone them for a year. So consequently, for the original engagement, new challenges occurred. Zwyczaje czy for oczekiwania instance, zwiedzających w stosunku do ekspozycji, jak o nie należy, the new jak expectations, the new habits, new behaviors, żeby ludzie się w nim czuli bezpieczni, żeby dalej chcieli that had to be taken into consideration in order to make people willing to visit it. Co do zasady, jako impreza, oprócz oczywiście całego wymiaru gospodarczego, Expo skierowanego stricte do przedsiębiorców, ma oczywiście wymiar szeroko, kulturowo, cultural dimension, promoting particular countries. Many visitors are families with children or those willing to find entertainment and to spend their leisure time in a nice way. It's about telling a story about the country in a way that helps it stand out among other pavilions. It's not so easy because it all depends on the current technological context, the budget that the pavilions have for their exhibitions. So there are many twists and turns that have to be taken into account when considering what the story about Poland could be. Bearing in mind the context of the pandemic, the role of Expo organizer is pivotal. The organizers share some guidelines, instructions that all pavilions have to observe. During the pandemic, it was about using hands-free technologies and experiences. So it was a challenge. Well, I can imagine it was like that for you, and you responded to the needs with specific technologies. Can you nawiążecie do jakichś rozwiązań? Możemy też puścić can you share some stories or videos if you want to illustrate something? No, to prawda, że jakby to co się wydarzyło, czyli ten dodatkowy rok, on stworzył w pewnym sensie też okazję do tego, the extra year provided the opportunity zwiedzającym pewnego rodzaju nowe doświadczenia, ale które miały być kompletnie bezdotykowe. I
By definition, these technologies were supposed to be hands-free. Therefore, we had to implement different solutions. One was the Polish table installation. It was focusing on the motive of the table as the place where we meet. It seemed regardless of the architecture of the pavilion, its furnishing, its interior, ze wszystkimi innymi pawilonami, czyli miałby wszystkich najlepszych gospodarzy. We had the best hosts. These were the students of Polish universities. Z polskimi paszportami, ale też na przykład z kartami Polaka. Jeszcze tylko ten przekaz o tym międzykulturowym spotkaniu podbijało. Chcieliśmy tak naprawdę message about intercultural experiences. Witać odwiedzających pawilon. We wanted to create a place welcoming the pavilion visitors, but also to give us an opportunity to tell the story. It was like opening successive boxes. These were like babushkas hiding other topics to show polskiej kreatywności. A druga instalacja, to już tylko o niej wspomnę krótko, bo też zaraz powiedzimy o innych przestrzeni imersyjna, multimedialna, ale też interaktywna, więc bardzo bliska multimedia space, którym widzicie dzisiaj close to the solutions, like the ones you discuss here in the conference. Bo stworzona po czasu rzeczywistego, zarówno silnik taki wizualny, stworzony w ogóle przez Polaków jako autorski. A visual engine and the one in charge of the sound zone. So let's stop for a while and think. We should show something, the pavilion, the display, the exhibition, interaction with the audience. Piękna, więc was może spróbujmy, jeżeli mogę poprosić panów therefore, o wyświetlanie zdjęć, które przesłaliśmy, towarzyszyły tej opowieści, show the photos tak in the background, odnieść państwa do tego, o czym mówimy. To help you understand. Więc Janku, wspomniałeś o tej przestrzeni imersyjnej, może właśnie zatrzymajmy się i powiedzmy więcej o tym. Bardzo mnie interesuje ten aspekt, na festiwalu, na którym jest dużo treści artystycznych, with lots of artistic content. There are artists here, so I was wondering about such cooperation with artists when designing the hall. The Polish pavilion was based on the motives of creativity inspired by nature. These were the guidelines, but the entire narrative of the Polish pavilion was that humans are the potential of Poland, their creativity, ability to find solutions, i korzystania z, to cooperate, z bardzo wielu różnych technologii, many technologies, osobami, które potrafią znajdować rozwiązania na różne sytuacje, being those who find solutions to different situations. Wygrywając ten konkurs, już widzieliśmy, winning this competition, naszym celem będzie we learned that our objective would be to engage as many co-creators as possible to establish such links and to show all creative sectors and their representatives in the broadest spectrum possible. We wanted to show them in the context which were not so standard or obvious. Tak, no bo tak jak Marysia to powiedziała na samym right, początku, w ogóle to wyzwanie budowania prezentacji danego kraju na scale światowej jest o tyle trudne, że mamy sama formuła, to jest coś między Parkiem Rozrywki, bringing the best of an entertainment park, science center and art gallery, as well as a place which holds a number of events for 6 months.
these events are mass ones and concerts, and it all has a supreme objective to promote the country's economy and culture. Ale też wspierania tego głównego celu, jakim it jest pomoc gospodarcza, to jest taki proces, w ramach którego trzeba sięgać do bardzo różnych rozwiązań, bo się ma bardzo różnego odbiorcę. We had to reach for various solutions, because we had different target audience, different visitors. So it's always good to specify our target. Anybody can be the target in this case. As far as their age, origin, and so on and so forth. In Dubai and in the United Arab Emirates, the situation was different than in Japan, because the visitors are international. Który pewnie niewiele wie o Polsce. These are people who don't know much about Poland or know nothing about it. Na jakim kontynencie Polska they can also jest find it difficult to identify which continent Poland is on or where it belongs exactly in the map of the world. Okazało się to, co czy jakimś sposobem, jakimś rozwiązaniem okazało się the solution to the issue was the possibility to engage various creators in a broad sense. We do not mean only artists, ale mówimy tak naprawdę o tym, że bardzo wiele podmiotów w procesie tworzenia tej ekspozycji stałej udało się zaangażować. A number of entities engaged in creating the exhibition space. Polish agency of investment and trading deserves a round of applause, because they helped us understand that when we create such an installation as the Polish table, we should engage 7, 6, or 8 different businesses responsible for delivering the modules. We needed them because they were these successive babushkas that we could open during presentation. Right, so let's stop at the table and focus on saying that not only artists were involved in the process. The table was developed owing to Copernicus data. We combined science with art. That was one approach. Another one, Konrad Shipyard made the tables module of materials that are typically used for making ships. Bardzo popularny, jakby cieszący się wielką popularnością w Emiratach został zdefiniowany jako jeden z kierunków perspektywicznych dla rozwoju polskiej gospodarki. Pottery and ceramic work to show different aspects of the Polish story. All right, so please mention specific examples of collaboration. Are there any technological solutions developed in Polish companies, Polish IT sector, which were presented and promoted there? To tylko jeszcze uzupełniając, bo to jest taka dla nas łatwa wyliczanka, bo właściwie cały czas mamy tę instalację przed oczami. Easy for us to enumerate, because we still remember it. On the Polish table we had 3D modules printed from the aluminium used for satellite components. This is something that was created with the engagement of designers, but then it was created in purely engineering.
engineering process. Znowu, tak samo jak te jachty, to były wytyczne Similarly do to the yachts, które zostały przedstawione it was based przez PAIH, on the guidelines presented by the Polish Agency of Investment and Trading. Z PAIH-em, bo we were created, creating it with the Polish Agency 3D. Tak samo jak it's a significant area in the United Arab Emirates, similarly to yachts and luxurious yachts. So these were the strategic sectors which wanted to highlight during our presence in Dubai. Ceramika bolesławiecka, Bolesławiec, ceramic were wooden modules created przez Maćka Siudę, the moduły szklane old, przez Agnieszkę Bar, więc cały przegląd and glass modules created by Agnieszka Bar, technologicznych i często bardzo współczesnych i przyszłościowych rozwiązań technologicznych, które solutions. Mieliśmy także strefę, która przedstawiała strefę pawilonu na pierwszym piętrze, która przedstawiała taki przegląd przez tych 12 sektorów strategicznych, które dodatkowo jeszcze zostały uporządkowane w takich interdyscyplinarnych i tutaj kilkaset polskich firm, instytucji, jak najbardziej również dozen or so of Polish institutions and gdzie byliśmy w stanie przedstawić na zasadzie takich dosyć szybkich montaży filmowych, ale no, kilkaset wątków, short videos to present same w sobie przykłady various examples of Polish creativity. But before we move on to multimedia, again, these are like babushkas hiding stories. To warto o tym, że ta, it's worth punktem wyjścia, tym saying that the starting point was the motto creativity inspired by nature. Nie tylko we wanted to tell the story of creativity not only through the prism of creative industries, but to emphasize that creativity is the foundation of economic, scientific and artistic success. That was the core of the Polish Pavilion's narrative. When I browsed the assumptions of the concept prepared for Osaka, the same statement is valid. I know you wanted to say something, but we are running out of time. If we manage, I'll get back to you. Marysia, I want to talk to you about Osaka. I understand that you're in the middle of architectural competition. No faces are ahead of you. If there are companies, creators, no, on the other end of the line, having listened to what Anna and Jan said about Dubai, and they can imagine themselves in Osaka, can they establish cooperation in Osaka? Referring to what Jan said, pewnej konsekwencji koncepcyjnej, faktycznie chcemy kontynuować opowieść o Polsce kreatywnej i nie tylko my. Myślę, że to jest takie hasło, które funkcjonuje w tej zagranicznej opowieści o Polsce od wielu lat. Nadal chcemy mówić o polskim genie kreatywnym i tym kreatywnym napięciu trochę innymi narzędziami dostosowanymi właśnie do innego kraju, do innego rynku, do innego odbiorcy. Ale ta core opowieści pozostaje opowieści o ludziach przede wszystkim, którzy powtórzę kreatywność po raz setny, ale musimy sobie to którzy są bardzo kreatywne dla innych narodów. Czy to wynika z naszego gdzieś wewnętrznego DNA, czy to wynika z warunków takich historyczno-kulturowych. To chyba nie na to spotkanie, ale faktycznie jest to pewna kontynuacja. I to jest pierwsza część naszego działania, czyli koncepcja, która przeradza się w wyznanie. Jeśli chodzi o tworzenie samej wystawy, to tak będzie rozpisany niedługo konkurs. Yes, po konkursie architektonicznym będzie rozpisany konkurs na content. Do którego zawsze my zespołowo robimy pewne założenia oparte na koncepcji. To nie jest taka zupełnie wolna twórczość, ona jest kind of creation. To spięta jakimś konkretnym briefem. The brief binding wartości czy tej opowieści, którą chcemy
chcemy tam rozwinąć. I wtedy dobór firm czy podmiotów, które są w pawilonie, jest realizowany przez podmiot, który odpowiada za to. Tak? A druga część to są takie programy, które są otwarte dla podmiotów gospodarczych. To jest program partnerski, który też będzie kontynuowany, do którego firmy polskie mogą się zgłaszać i mogą zostać wybrane do prezentacji. Polish companies can cooperate, they can be selected for presentation. There is lots of programs around, like Good Brands. Realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie będzie dedykowany firmom, które będą chciały w ramach Expo uczestniczyć, czy przepraszam, w kraju, w którym jest Expo i w czasie, w którym jest Expo, uczestniczyć w wydarzeniach targowych, konferencyjnych. I takich działań gospodarczych będzie dużo. Natomiast promocja w trakcie Expo nie oznacza wcale promocji w pawilonie. I myślę, że to trzeba zaznaczyć. Inside the pavilion. Także jak najbardziej zapraszamy do śledzenia naszych działań i strony internetowej. Takie szanse dla pojedynczych podmiotów na pewno będą, indywidualnych podmiotów. Natomiast za ten kor opowieści będzie odpowiadała firma, kurator, który zbuduje stan wystaw merytorycznie. I kiedy taki konkurs będzie rozpisany, tak spojrzeliście na harmonogram, kiedy się to spotka? Szanowni Państwo, jest już 3 minuty po czasie. Mieliśmy troszkę opóźnienia, ale może jeszcze na koniec, jeżeli któryś z naszych dzisiejszych prelegentów chciałby coś dodać do tego, co już było powiedziane, musimy powoli kończyć, ale nie wiem, Kasiu, czy ty chciałaś coś jeszcze dopowiedzieć do tego, co Janek mówił. O pawilonie na pewno można było opowiadać bardzo długo. Ale myślę, że o artyści, o których dzisiaj, i współtwórcy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, to tak naprawdę to jest tylko jakiś tam bardzo mały wyjmek całości, więc bardzo nam było miło, że mogliśmy współpracować tak kreatywnie, w szerokim gronie. Ale wszystkich na pewno nam się nie uda wymienić, ale ponieważ mamy taką tematykę konferencji, ta opowieść o polskim stole nam zabrała czasu na to, żeby powiedzieć o tej strefie imersyjnej, którą tylko wspomnieliśmy. To nie wchodząc już w duże szczegóły, na naszych stronach są takie case studies, na których można prześledzić sobie w ogóle to, jak prace wyglądały nad wszystkimi strefami, także nad tą strefą multimedialną, ale tylko żeby ich wymienić, to powiedzmy, że stanowiła finał ścieżki zwiedzania. Tworzyli też fantastyczni polscy twórcy, który jest autorem tego silnika wizualnego, fantastyczny zespół studia Creative Planet, które specjalizuje się w produkcjach dla planetariów. Szukać ich korzeni, bo to właśnie pod kopułą, zanim jeszcze mieliśmy VR, VR tak naprawdę przynosi sytuację do gogli, którą znamy z kopuły, więc ich doświadczenia wykonywane na całym świecie filmy. Studia Creative Planet się bardzo przydało w tym, co staraliśmy się zrobić w ramach filmu ścieżki zwiedzania, gdzie mieliśmy 5 bardzo interesujących scenariuszy, które mówiły o ikonicznych przykładach polskiej kreatywności z bardzo różnych dziedzin, od nauki do bo jest jeszcze kwestia, oczywiście żyjemy w świecie, w którym oczy samego pawilonu, jak i całego Expo, to jest w ogóle jakby oddzielne wyzwanie i tutaj też mieliśmy całą masę współtwórców, jeśli chodzi zarówno o strefę piątą, czyli o skomponowanie muzyki do wszystkich ścieżek, za które odpowiadał Mirt i Tomek Opałkę. Oprócz tego mieliśmy Marcin Dymit Soundscape, cały pawilon dookoła i te wszystkie rzeczy, the pavilion around. Muzykę nagrywało wielu twórców, między innymi Harmonia Szczecin. Szczecin jest harmonicą, ale osoba, która absolutnie wszystko wspięła, znowu jeśli interaktywna, ale też pewnego rodzaju całości, czyli Przemek Danowski, Przemek Danowski z Uniwersytetem
associated with Frédéric Chopin Music University, but for whom we wouldn't have had this project. No, moglibyśmy jeszcze na pewno długo o tym rozmawiać i bardzo ciekawe przykłady mnożyć, ale zachęcamy do odwiedzenia waszej strony, na której, tak jak Janek powiedział, jest bardzo dużo, bardzo ciekawie zaprezentowanych case'ów, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to na pewno tam znajdzie więcej informacji. Find more information here. Dzięki za tę prezentację i patrzymy z ciekawością w przyszłość na 2025. Przeszkody typu pandemics, there'll be like pandemics and things, and we'll be happy to reach 2025. Dziękuję bardzo. And we'll see you in Osaka.